teraz przejdziemy do tematu inwestycji i remontu zaplanowane w budżecie 2016. Czyli inwestycje odnośnie budżetu mamy z nami radnego Rady Miasta Lublin. Spędziliśmy kilka ładnych tygodni na komisjach, na debatach. Ja może przeczytam, co nam wchodzi. Wchodzi nam ustronie z udziałem mieszkańców, wchodzi nam chodniki między na Piszczyńskiej między mostami, wchodzi nam budowa żłobka, przedszkola do projektowania, dokończenie kompleksowej budowy ulicy Krzyśniowskiej, jest to warunkowe wejście tej Krzyśniowskiej w drugim etapie, jeśli zarząd z drugim osób uzyska stosowne pozwolenie od mieszkańców, czyli Krzyśniowska by przeskoczyła drugi etap, tak powiem, wykonania w trakcie roku. Mamy przeprojektowanie ulicy Wiejskiej z, to zaraz tu radny opowie pewnie szczegóły. Mamy zakończenie projektowania ulicy Kasztanowej i w przyszłym roku. W chwili obecnej Kasztanowa będzie miała projekt, a w tym roku wszystkie media będą wymieniane przez użytkowników. Mamy też projektowanie ulicy Dożynkowej. Dożynkowa. Nie, Dożynkowa, już zaraz powiem wszystko. Dożynkowa będzie miała projekt na całości. Do Cynamonowej będzie projektowana deszczówka i oczywiście nowa warstwa ścieralna. W drugiej części będzie, w tym najbliższym odcinku, będzie przeprojektowywana w ogóle, żeby w przyszłości też właśnie szkoła przyspieszyła tempo prac na Dożynkowej z powodu tego, że 31 no, musi wjechać ten końcowy rudnik, a inaczej nie wiedzie, jeśli nie przebudujemy tej drogi, więc było to też takim gwoździem programu do tego, żeby ta jedna Dożynkowa wskoczyła. No i mamy też tereny na ulicy Bluszczowej, sportowo-rekreacyjne, z placem zabaw siłownią Bluszczowa. Tam mamy częściową kwotę, zobaczymy, co się uda zrobić w tych działaniach, więc ona tutaj wchodziła jako taki bonus w ramach projektu obywatelskiego, który no i ani jeden projekt obywatelski nie wszedł, więc wypaliśmy coś, co by było do zrealizowania. Więc możliwe, że to w kilku etapach, ale rozpoczniemy tą Bluszczową zaraz przy tej działce spornej z kościołem. To tak pokrótce to, co ja mam do przeczytania, a może radny w tej materii coś głos. Po pierwszej turze związanej z wnioskami budżetowymi już było całkiem niektóre uchwały, które inwestycji skoczyło.